Witam was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Avizonosz poza prawem, na Wetudillo. Dzisiejszy kolejny odcinek, tylko powiem na początku, że dzisiejsza muzyka jest też tajemnicza, związana z przygodą i możecie już głosować w ankiecie, jaka to może być i z czego to może być muzyka. Ja pod sam koniec odcinka powiem wam, co to jest za muzyka, ale właśnie w tym momencie możecie zagłosować w ankiecie i sprawdzić się, czy wiecie, z czego to jest, z jakiego filmu bądź gry jest ta muzyka. Teraz jeszcze chwilę muzyczki. Dobrze, ale już przechodzimy do konkretów, bo nie możemy się tutaj zdabniać. Jak może zauważyliście, ostatnio odcinki się trochę rzadziej pojawiają, ale to jest tylko i wyłącznie związane z tym, iż mam trochę mniej czasu, a Cities Skylines muszę po prostu nagrać. Oczywiście Avizonosz poza prawem co najmniej raz w tygodniu się pojawia, ale mam nadzieję, że będzie teraz częściej. Także dzisiejsza trasa to jest... Jedziemy sobie od Alei Pryzmasa Tysiąclecia, Kasprzaka, tak się nazywa przynajmniej ta stacja, z której zaczęliśmy. To jest obok Alei Tysiąclecia, to było to na górze, to co tutaj widzieliśmy, a Kasprzaka to jest ta droga, którą jedziemy cały czas obok. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi w tej drodze i czemu jest taka trochę wyjątkowa. A jedziemy do przystanku Lazurowa Sternicza, całą długość będziemy widzieć, jaką mniej więcej ma na sam koniec odcinka. Ale no, mam nadzieję. Tak poza tym, jakby coś w najbliższych odcinkach nie będą się pojawiać łapeczki w górę i tego różnego rzeczy, ta żółta i tak dalej, ponieważ mam dosyć duże problemy z tym, aby to się pojawiało, po pierwsze. No i jakby to powiedzieć, mam problemy z programem. Trasa jest wyjątkowa, po pierwsze dlatego, że ja tą trasą jeżdżę do domu. Raz po pierwsze. Czy oczywiście nie powiem wam dokładnie, który później autobus wsiada, ale tak, jeżdżę tędy do domu, bo nie mieszkam w Warszawie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest wyjątkowa. Ja normalnie nagrałem może nawet odcinek, tylko może nie został wysłany. Jeżdżę inną trasą tędy rowerem, oczywiście Vetudillo. Jadę tutaj, ale mogę wam pokazać myszką. Jadę tu z boku, po prawej, po drugiej stronie ulicy, tylko tam nie ma ścieżki rowerowej. Jedzie się po bruku, po chodnikach, czasami po asfalcie. Różne, tam jest mało miejsca, czasami się zwiększać. Różne fajne historie nawet się dzieją, ale się jedzie o ponad 5 minut wolniej, więc to jest to, co teraz tu zostało zbudowane, jest naprawdę wspaniałe, można powiedzieć wręcz. I tutaj po prostu została, jak dla mnie, jak ja to nazywam, autostrada rowerów. To jest jedna wielka droga asfaltowa od właśnie tam Prymasa Tysiąclecia. Została zbudowana tutaj droga asfaltowa, rowerowa, i ona się jest zbudowana do Lazurowej. Jak będzie cała ta skończona, to wam zrobię specjalny z tego odcinek, może w drugim kierunku, tak dla odmiany. Ale to jest naprawdę całkiem ładnie przemyślane i prosto jak w mordę strzelił, możesz jechać tędy. Do wyjątku, gdzie jeszcze są budowy i jeszcze budują tą ścieżkę, bo to nie jest tak, że wszystko jest do całe zrobione. I to, co teraz słyszycie w tle, możecie kojarzyć z mojego Q&A. Jeżeli ktoś nie oglądał, to link w karcie. Bardzo fajny. Trochę przy nim posiedziałem. Trochę to mało powiedziane, prawie 3 tygodnie nagrywałem. No. Także muzyczka ta akurat jest dosyć mi znana, ja często z niej korzystam. Często ją przesłuchuję. No i później się powiem, często z innych miejscach też się widuję. No tu jak widzicie, trasa jest naprawdę wspaniała, jeżeli chodzi o ścieżki asfaltowe. Ale tutaj nawet całkiem ładnie trzymam tą prędkość, bo jest 26 km na godzinę, średnia to jest 16. Nie jest jakichś najwyższych lotów, ale powiedzmy zawsze coś. Ogólnie całkowity czas odcinka jest 16 minut. I jak jedna osoba pisała w komentarzu, że możeś przyjechał po Śródmieściu, dobrze, przyjadę się po Śródmieściu, tylko po Śródmieściu ostatnio bardzo dużo jeździłem, pomijając sobie na Kabaty i na Białękę. Więc stwierdziłem, że może chwilowo pojadę sobie tutaj, ale ze Śródmieścia mam już przygotowane prawie odcinki, jak będę jeździć na przykład na tamce do Centrum Nauki Kopernika spod mojej szkoły. I to ogólnie do mojej szkoły też. Nie będę się zbytnio ukrywać w tym, gdzie chodzę, bo
trochę trudne to jest nagrywając odcinki. Już nie mówiąc o tym, że mam na wprost mojej szkoły stację w Etulilo, co jest naprawdę wybawieniem przy nagrywaniu tej serii i w ogóle przy dostaniu się do mojej szkoły. Jest oczywiście blisko metra, więc jest całkiem ładnie. Tak, ogólnie tutaj ścieżki, jak widzicie, jest cały czas zrobione. Z boku po prawej, może tego nie widać, tak tutaj wzdłuż, jest trasa tramwajowa, tutaj się pojawiła, tam ona z boku przyjechała. Za chwilę będzie przystanek Cmentarz Wolski, a za nim Fort Wola. Fort się Wola zaraz powiem, jak dojedziemy do niego. Cmentarz Wolski to taka trochę większa pętla autobusowa i tramwajowa. Z tramwaje dojeżdżają tutaj i się przyjeżdżasz w autobusy, bądź idziesz do galerii handlowej, która jest aktualnie w przebudowie, już od prawie ponad roku, nie wiem, pół roku. I ogólnie, zobaczcie, tak pomijając to, zobaczcie, to jest taki fajny ekran, tam czasami pokazuje pogodę po lewej. Tą ścieżkę, co jedziemy, to jest naprawdę przyjemnie zrobione, bo mamy cały czas asfalt, co nie, czyli jest wygodnie. Poza tym mamy jakieś ładne krzaczki po bokach, zielone, czyli przyjemnie dla oka. No i jest ładne przejścia dla pieszych, ludzie piesi mogą ładnie przechodzić. I to, co teraz widzicie po prawej, to jest właśnie galeria Fort Wola. No, Fort Wola ma swoje lata te główne już za sobą, tam było głównie Tesco wielkie i różne parę takich sklepów. Ogólnie przez ostatnie lata trochę podupadał już. Teraz ma tam się wprowadzić chyba Ikea, z tego co pamiętam. Ale chwilowo od ponad pół roku jest już zamknięty. Mi trochę szkoda jest tego, bo tam był naprawdę dobry punkt odbioru przy stołek z euro, ale po tym co z tym się działo z moim komputerem trochę się na tym wstrzymam. Ła, 30 km! No to jak ostatnio dla mnie to naprawdę szybko. I ogólnie, tutaj jeszcze tylko wam powiem, tu jest specjalny na przykład zjazd, zrobił sobie Fort Wola. I są znaki na pasach na skręt do Fort Wola. No i jeżeli tylko jeszcze powiem organizacyjnie na temat mojego kanału, ma się pojawić filmy z moich wakacji, ale to w przyszłości, na razie jeszcze nie. I ma się też pojawić coś z a propos kampanii wyborczej teraz, to jest. I to się pojawi, ale w następnym tygodniu, bo muszę jeszcze zmotywować kolegę i dogadać się godzinowo. Jak tam jesteśmy z czasem? Panie! Tutaj ogólnie odcinek jest się dłuższy, jechaliśmy już 2,4 km, to całość będzie mieć około 5 z tego mi się wydaje. Czyli prawie połowę przejechaliśmy. No i tak, tutaj cały czas się ciągnie ładnie ta nasza ścieżka. Tu jest fajnie zrobione, że zobaczcie, jest wjazd na drogę. Tutaj jest parking ogólnie, ale jest parking tutaj w ogóle jest ten próg, jak go sobie ładnie ominąłem. Ale jest świetnie wykorzystane, że można tutaj jeździć rowerami. No i teraz tylko chwileczkę, bo tu muszę wam o tym wspomnieć. Teraz przejdziemy obok ulicy, ogólnie jedziemy teraz po Łuczyńską, bo już się zmieniła nazwa ulicy. I na fotos będziemy mieć skrzyżowanie z ulicą Powstańców Śląskich. Ale to co jest ważne, to to, że po prawej, po drugiej stronie ulicy jest stacja Wojtudillo. Ona jest tam, co jest trochę utrudniające, jeżeli się jedzie tą ścieżką. O, właśnie, widzicie, skończyła się, zjechałem z asfaltu. I oni tutaj budują tą ścieżkę dalej, ale ona tam jest, będzie na pewno już, bo już jest przygotowane wszystko pod budowę, ciąg dalszy. No, więc tutaj jest stacja, więc jakby coś można się przesiąść, jakby ktoś tutaj nie zdążył dojechać tak szybko jak ja. I proszę nie pisać w komentarzu, że przejechałem na rowerem po przejściu dla pieszych tutaj i za chwilę, bo to jest seria Awizjonarz poza prawem, tak? Więc proszę bez jakichś dziwnych komentarzy, to w ogóle przynajmniej jest kiepsko, bo będzie długo czerwone światło się świecić, więc no niestety. Tak, poza tym to jest jeden z dalszych wysuniętych McDonaldów. McDonald Połuczyńska. Tutaj widzicie go po lewej, taki ten symbol oczywiście. Na wprost jest sam McDonald, jest przy stacji. On jest jeden z najdalszych w Warszawie Zachodniej. I tak ogólnie to dzisiaj naprawdę chciałem trochę inną muzykę puścić, ale
dla własnej, dlatego żebym nie musiał później się męczyć z prawami autorskimi, wszystkie wpisywałem sobie do YouTube'a i patrzyłem, co ma prawa autorskie, a co nie ma. I mi wyskoczyło, że prawie każda muzyka, jaką chciałem puścić, to byłoby niedostępne we wszystkich krajach albo we wszystkich poza jakimiś afrykańskimi, więc naprawdę podziękowałem i. I wyszło jak wyszło. I żeby nie było, patrzcie, oni tutaj wszyscy jadą na rowerach. Co? Po przejściu dla pieszych. To jest po prostu brak szacunku. Nie mówimy tutaj o mnie teraz. Ale ja wiem, że wszyscy rowerzyści jeżdżą po pasach. Tak, ale. Ale inne są przepisy. Chociaż w teorii. Jak zdawałem na kartę rowerową, to po niej nie można było jeździć. Chociaż mało kto się tego stosuje, to wiadomo wszyscy, tak? Dobrze, no i tutaj jest ciąg dalszej ścieżki. Ta ścieżka jest po prostu po drugiej stronie. Po lewej stronie jest w budowie, jeszcze jej nie zrobili, a tu po prawej to już była zrobiona i tutaj sobie ładnie można szybko jechać dalej. Tutaj starałem się tego gościa dogonić, ale wyszło jak wyszło. Nawet Turino trudno się rozpędzić do tego 40, co kiedyś mi się udało osiągnąć. Nawet 30 jest trochę trudne. Ale jakby było cały czas 25 nawet, to bym był ze średnim takiej naprawdę zadowolony. Bo jakby byłoby 25 km na godzinę, to sobie pomyślcie, że moglibyście. Chwila, 30 powiedzmy, to moglibyście przejechać w ciągu 20 minut całe 10 km? Nie, to coś brzmi zbyt optymistycznie. Jeszcze światła po drodze i by ci się nie udało. A w Warszawie o światło nie jest trudno. Nawet ja tak na czerwonym nie jeżdżę. Coś cisza się zrobiła. Czekam na kolejny utwór. O, coś tam słychać? Leci, leci. Dobra. Mam tutaj ciągi wszystkie puszczone, więc one sobie tutaj tam lecą. Gorzej jak minę to zerwie. I tak, tu jesteśmy przy takiej małej uliczce, którą może nazwę. Tutaj ogólnie jest bardzo dużo, jakby ktoś chciał się gdzieś zadać dosyć fajne miejsce, które polecam, gdzie można się wprowadzić, to jest tutaj. Bo tutaj są naprawdę ładne, małe domki. Jak się tam wjedzie w uliczki, to są nawet progi, więc nikt ci szybko nie przejedzie. Tutaj budują ścieżkę, dobra, mam jakby coś. Nikt ci szybko nic nie przejedzie i jest naprawdę przyjemnie. Ta droga, którą przed chwilą minęliśmy, tak jakbym ją zaraz znalazł, ta droga się zwała Tkaczy. Tak, kojarzy ją jak jeżdżę autobusem tutaj. Także tutaj jest naprawdę przyjemnie, można sobie jeździć. Na rowerze ładny dojazd i zielono, naprawdę tam jest zielono, cisza, spokój. Wiem, że to jest duża klipa droga z boku, ale jak się tam wejdzie do środka, to naprawdę robi się ciszej. Dobrze, i teraz tylko przypomnę, że jakby coś możecie głosować w ankiecie, co to jest za muzyka, z jakiego filmu lub jakiejś rzeczy, tak? W ankiecie są tam chyba. Dałem 5 odpowiedzi, oczywiście jedna jest odpowiedzialna, ale za chwilę będę rozstrzygnięcie i powiem, jaka jest, co to tak naprawdę leci. Ale tyle pało. No tu trochę droga czasami w niektórych momentach jest gorsza. Dobrze, widzę, że się już trochę zbliżamy do końca, więc powiem tylko tyle, że tutaj na wprost. Oj, kurde. Co jak co, ale to akurat muszę znaleźć. Czekajcie, to była chyba kiedyś lazurowa, ale. Muszę sprawdzić. Nie, to jest. Tak, to było. Tak, o tak. To jest ulica Szeligowska i ona przez lata była naprawdę główną ulicą tutaj w tej okolicy, ale dopóki się nie pojawiła ulica Lazurowa. Dobrze, i przechodzimy teraz do tego, co to była muzyka w tle. Ja naprawdę w tą grę lubię. Już wiecie, że to jest gra. Lubię i będę grał. Jak się może pojawi kolejny odcinek, może z tego bym zrobił nawet serię na moim kanale. To jest oczywiście Uncharted 4. This is End. Po polsku przetłumaczona wersja to jest Uncharted 4 Kres Złodzieja. No i niestety to jest kres, co smutne, to jest kres Nathana Drake'a, więc. No ja się bardzo zżyłem z tą osobą, bo wszystkie z części świeżo po premierze kupowałem i gadałem w każdą część. Możecie napisać w komentarzu, jak wy się odnosicie do tej gry. I no,
Trochę szkoda będzie mi, że już nie będzie Natana w kolejnych odcinkach, ale no cóż. Tutaj ogólnie jest koniec drogi, bo tu wybudowali lazurową, tak jak mówiłem przed chwilą. I tu się ładnie, na szczęście jest droga dla rowerów, można ładnie wjechać. No i już dojeżdżamy do przystanku tutaj, który mówiłem wcześniej, to jest Lazurowa. I co? Lazurowa i Sternicza. Tutaj zazwyczaj jest dużo rowerów i dużo stajków, więc zawsze się wczepicie. I ja tutaj jeszcze nie kończę odcinka, bo ja widzę, kiedy jest odcinek. No i tak. Uncharted tak. Grałem w tą najnowszą część tam z dziewczynami, ale to nie do samo. Tutaj jakby ktoś się zastanawiał, co się stało, nie chciał wejść rower, był bolec wysunięty i nie dało się włożyć. Także tak. Uncharted tak. Tak samo jak The Last of Us. Na pewno się pojawi nowa część, jak już będzie na moim kanale. Nie jest takim opóźnieniem od premiery, ale na pewno będzie. Dobrze, ja już będę kończyć dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie zostać łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału na moim kanale. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. O, widzicie, coś jeszcze nie chciało tutaj wejść, jakiś nowy. Cześć!